Televisa presenta. Występują. Contigo crece mi esperanza. Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento. ¿Qué será de mí si no te tengo? No estás conmigo. Dzikie serce, odcinek 54. Sypialnia mojej mamy. To był jej pokój. Tu się urodziłeś. Na tym łożu zaczęło się twoje życie. Na nim twoi rodzice spędzili ostatnią wspólną noc. Co ci jest, mój mały? Nie wiem. Poczułem, jakby mama żyła. Czuję to w środku. Możliwe, że to tylko emocje związane z tym miejscem. Opowiedz mi o ich ostatnim spotkaniu. Twój tato zawsze dotrzymywał obietnic, a przysiągł mamie, że przyjdzie po nią. Uciekną stąd razem i będą bardzo szczęśliwi. Juan de Dios uciekł z więzienia i przybył po mamę. Ale przyłapał ich Don Rodrigo i nie pozwolił im uciec. Doszło między nimi do bójki, ale twój ojciec zdołał wyskoczyć przez to okno. Nic ci nie jest? Uciekaj, kochany. Nie, Rodrigo. Wtedy mama widziała go po raz ostatni. Ostatni? Tak, mój mały. I prosisz, bym zapomniał o zemście? Nie mogę. Nie wiem, co jeszcze ci powiedzieć. Trzeba wymienić te brudne zasłony. Co się stało? Co cię tak wzburzyło? Za drzwiami jest pani córka. Chce się zobaczyć z Brigitte. Rosenda, po co?
dijo. Nie powiedziała mi. Filip, haz pasar a mi hija. I tu, Lolo, ve por Brigitte, dile que venga pronto. Wpuść ją, a ty przyprowadź Brigitte. Necesito hablar. Muszę z panem porozmawiać. La escucho. Słucham. Seré franca y directa. Jak zawsze będę otwarta. Nie podoba mi się pańska obecność w majątku. Chcę, by pan odszedł. Dziękuję za szczerość i przyznać muszę, że ja też pani nie lubię. Wcale. Na co pan sobie pozwala? Cóż, nie mogłam się po panu wiele spodziewać. Zapłacę, jeśli zaraz się pan wyniesie. Za jaką cenę? Proszę ją podać. Nie stać pani na to, by mnie kupić. Każdy ma swoją cenę. Pani też? Mogę zapłacić. Jest pan bezczelny. Jeśli godność to dla pani bezczelność, potraktuję to jako komplement. Obiecałem Renato, że będę dla niego pracował, więc nie odejdę stąd, dopóki on tego nie zażąda. Wejdź, napijesz się czegoś? Nie przyszłam do pani. Gdzie ta kobieta? Nie wiem jeszcze, czemu chcesz się widzieć z Brigitte. To moja sprawa. Kto mnie szuka? Ja. Masz zostawić pana Rodriga Montes de Oca w spokoju. Robię to, na co mam ochotę i nikt mi tego nie zabroni. Nie omotasz go, ty ladacznico. Ty też nie jesteś święta. Obraziłaś własną... Milcz. Dokończ. Co chciałaś powiedzieć? Zabraniam ci. Idź do swego pokoju. Nie zamierzam. Niech jej pani tak nie broni. Ja ci pokażę. Bądź posłuszna. Przepraszam cię, ale przyszłaś z zamiarem... Proszę milczeć. Nie odzywać się do mnie i nie dotykać mnie. Sam pani widok budzi mój wstręt. Okropny wstręt. Zaczekaj. To było straszne. Clemencia miała rację. Moja córka związała się z don Rodrigo Montes de Oca. Zachowała się jak kobieta zazdrosna. Boże mój, jak pomóc córce? Jak? Renato, nie wiem, czemu dziwi cię reakcja taty. Powiedziałam ci, że będzie wściekły z powodu tego człowieka, ale mnie nie posłuchałeś. Jego reakcja tylko mnie zabolała i sam narobił sobie problemów z Juanem. Jak możesz tak mówić o własnej rodzinie? Nie wiesz, ile ryzykujesz, broniąc tego mężczyznę. Co masz na myśli? Oczywiście jego związek z Reginą. Nie jestem przekonany, że są razem. Dlaczego? Jest atrakcyjny, a ty uważasz go za szlachetnego. Za bardzo się różnią. Ona jest krucha i delikatna, a Juan dziki. Choć co? Mojemu ojcu zdawało się, że widział w ogrodzie cień.
Szkoda, że chcesz już wracać. Moglibyśmy przejść się po bulwarze. Wizyta u ojca zasmuciła mnie. Tak źle potraktował Renato. Dziękuję ci, że dotrzymałeś mu towarzystwa. Wiem, że nie bardzo mnie lubi, ale chcę, by wiedział, że zależy mi na jego przyjaźni i że kocham cię bezinteresownie. Federico? Regina. Miło was widzieć razem. Dzień dobry. Wie, kto był tym cieniem? Tego nie dostrzegł. Widzisz? To na pewno była Regina. Nie byłbym taki pewien. To była ona. Na pewno szła na spotkanie z tym mężczyzną. Nie potrafiłaby utrzymywać potajemnego związku. Znam ją. Ma silny charakter. Gdyby naprawdę kochała Juana, otwarcie broniłaby swojej miłości. Nie znasz kobiet. Zakochana kobieta jest zdolna i do kłamstwa, i do zdrady. Teraz rozumiem, czemu nas pan zaniedbuje. Obiecuję, że wkrótce złożę państwu wizytę. Mąż się ucieszy. Przypominam wam, że wkrótce moje urodziny. Liczę na waszą obecność. Oczywiście. Będziemy tego dnia z tobą. Do zobaczenia. Hasta luego, Regina. Federico trzymał pieniądze dokładnie tam, gdzie pan wskazał. Wiedziałem o tym, bo sam mi to powiedział, gdy wypił kiedyś zbyt dużo. Usługę wykonałem. Zawsze, gdy będzie pan w potrzebie, wielki Servando spełni pana życzenia. Oczywiście za skromną opłatą. Módico pago a sus servicios. Pamiętaj, że dobrze płacę tym, którzy mi wiernie służą. No lo olvides. Una familia. Jak bardzo brakowało mi rodziny. Jak ciąży mi cierpienie rodziców. Jeśli naprawdę jesteś moim tatą, nie umieraj. Nie martw się. Teraz, kiedy mam ciebie, nie umrę. Synku, nie masz już powodu do płaczu. Jestem przy tobie. Ja, twój ojciec. Będzie dobrze, syn. Będzie pan kochał mnie naprawdę? Zawsze cię kochałem. Odkąd twoja biedna mama oznajmiła mi, że przyjdziesz na świat. Odkąd dowiedziałem się, że jesteś owocem najpiękniejszej w świecie miłości. Jestem twoim ojcem, synu, i zawsze będę cię kochał. Bardziej niż własne życie i los. Przysięgam ci to na pamięć o twojej mamie. Ojcze. Ukochany synu. Moi rodzice przysięgli sobie dozgonną miłość. Jestem pewien, że nadal kochają się w wieczności. Ojcze. Ojcze.
Kapitanie. Kolibri? ¿Puedo? Mogę. ¿Qué traes ahí? Co tam masz? Chleb. ¿Quiere? Chcesz? Jest smaczny. ¿Otra vez triste? Znów się smucisz? Smutek to dobry towarzysz. Ja też jestem czasami smutny. Zwłaszcza dziś. Dlaczego? Opowiedziałeś o mnie panience Rechinie. Ja? Czy wszyscy rodzice są źli? Wszyscy biją swoje dzieci? Claro que no, Colibri. Nie wszyscy tacy są. No to są así. Por ejemplo, mis padres. Moi się kochali i na pewno nadal kochają w wieczności. A ty? I to? Yo. Co ja? Yo qué? Tu no me vas. Nie odrzucisz mnie? Zawsze będziesz się mną opiekował. Jasne. Zawsze będę o ciebie dbał. Zawsze? Zawsze, chłopcze. Mam tego dość. Traktują mnie jak psa. Wciąż muszę lizać rękę pana. I jeszcze ten głupi administrator. Zamierza mi rozkazywać? Mnie? Jak ja ich nienawidzę. Wszystkich. Dziękuję wam za wspaniałą pracę. Do jutra. Jestem pewna, że to pan zdemolował pokój mojej siostry w porcie. Ma panienka na to dowody? Proszę zdjąć nogę. Co pan zamierza? Zniszczyć szczęście Aimę? Zachowam habit Rechiny. Na pewno mi się przyda. Jesteś niewinną istotą. Radzę nie ręczyć za siostrę. Ona raczej nie zrobiłaby tego dla ciebie. Chce pan, bym w nią zwątpiła? Chcę tylko otworzyć ci oczy. Naprawdę wierzysz, że siostra jest ci wierna? Co za maniery? Że stoi za tobą murem? Oczywiście, bo jest moją siostrą. Na swój sposób mnie kocha i nigdy by mnie nie skrzywdziła. Nigdy? Lepiej wyważaj słowa. Gdzie się zaszyłeś, Kokito? Mam cię. Zaczekaj, już po ciebie idę. Co tu robisz? Szukam swojej papugi, która mi uciekła. Nie wiesz, że parowcy nie mogą tu wchodzić? Pójdę już sobie. Widzę, że garbują ci skórę. Co chce pan zrobić? Tato już mnie zbił. Ucisz się. Przysięgam, że zaraz sobie pójdę, żebym cię tu więcej nie widział. Nie chcę być znów bity.
Znęcasz się nad dziećmi? Zabroniłem ci tego. To moja sprawa, paniczu. Ty drani. Uspokój się, nie skrzywdzę cię. Kapitanie. Zapłacisz mi za to. Nic ci nie zrobił? Nawet mnie nie zabolał. Ani mnie. Renato! W porządku? Tu? Tak, co z tobą? Tylko mnie drasną. Dzięki, że uratowałeś mi życie. Spłaciłem swój dług. Nie jesteśmy już nic sobie winni. Czemu rzucił się na ciebie jak szalony? Nie wiem, pewnie pił. Chciał pobić chłopca, a kiedy go obroniłem, wściekł się. Co teraz zrobisz? Zwolnij. Przekroczył wszystkie granice. Na pewno nic ci nie jest? To nic poważnego. Co zrobiłeś? Nic. Jak to nie? Idź już. Będę dalej pilnował jaskini La Santa Cruz. Wyjdź. Przepraszam cię za zachowanie córki. Nie rozumiem, jak mogła cię spoliczkować z powodu Don Rodriga. Obie wiemy, że ludzie zachowują się pod wpływem namiętności lub dla interesów. Masz rację. Broniła bogatego starca. Obiecuję ci, że nigdy już nie dopuszczę do podobnej sytuacji. A ja, że nie dam się już córce sprowokować. Dziękuję. To wy jesteście dla mnie jak córki. Nie wiem, co stałoby się ze mną bez was. Wcześnie rano udałam się na moje ćwiczenia duchowe, a potem poszłam tam. Jasno wyłożyłam tej ulicznicy, żeby zostawiła Don Rodriga w spokoju. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Te kobiety powinny trzymać się z dala od przyzwoitych mężczyzn. Niektóre jednak próbują zbliżyć się do bogatych panów, marząc o ich majątkach. Tak jest. Robią to wyłącznie dla korzyści, ale obiecuję, że zadbam o bezpieczeństwo Don Rodriga. Wiem i masz moje pełne zaufanie. Dziękuję, chrzestno. Oczywiście, dopóki będziesz mi potrzebna i o ile mnie nie zdradzisz, bo tego nigdy bym ci nie wybaczyła. Przepraszam, że tak wpadam, ale przyszedł pan Arkadio. Mówi, że to bardzo pilne. Do czego to doszło? Tak należało. I co dalej będzie? Dlaczego jesteście tacy załamani? Mało sprzedaliśmy. Zarobiliśmy ledwie parę groszy, bo mieliśmy mało ryby. I takiej, na którą jest najmniejszy popyt. Nie mamy wyjścia. Musimy wypływać na pełne morze. Nie upierajcie się. Trzeba porozmawiać z Juanem. Na pewno wam pomoże. Mało ma własnych problemów.
Masz rację, musimy wypłynąć daleko i złowić co nasze. Jesteście zdecydowani? Tak. O świcie wypływamy i niech się dzieje wola Boża. Juan uratował nam życie. Kocha nas, ciebie też. Pokażę mu, że się rozwinę. Będę chodził do szkoły i dzięki panience Rechinie wiele się nauczę. Jak sądzisz, Coquito? Dobrze myślę? Tak, będziemy się uczyć. Cerrando. Na plaży jest samotny chłopiec. Możemy go porwać i sprzedać na niewolnika, albo na statek. A może dałoby się dostać za niego okup? Czemu cię zainteresował? Kto by za niego zapłacił? Juan San Román. Ten biały, który opiekuje się Jimeną. Widziałam go z chłopcem, którego najwyraźniej lubi. Na pewno dałby za niego niezłą sumkę. Chciałeś zabić mego syna? To niewybaczalne. Renato jest dla mnie najważniejszy. Jest jedynym sensem mego życia. Gdybyś go skrzywdził, zabiłabym cię własnymi rękami. Już dobrze. Popełniłem błąd i nic na to nie poradzę. Ze złości i zazdrości wypiłem za dużo. To twoja wina. Pomiatasz mną jak psem. To żadna wymówka, idioto. Zastanów się, co zrobisz, bo tym razem nie mogę się za tobą wstawić. A jeśli znów będziesz mnie szantażował, oboje nas doprowadzisz do ruiny, bo jesteś moim wspólnikiem. I jeśli ja pójdę na dno, to co? Ty pójdziesz ze mną. Co zdecydowałeś o nas? O nas? Ty masz już własne życie. Zdecydowałaś o swoim losie. Wyznaczyłaś sobie cel i osiągnęłaś szczyt. Wszystko, co posiada Renato Vidal Montes de Oca, należy już do ciebie. Czego jeszcze chcesz? Ciebie. Chcę ciebie. Kupisz mnie za swoje ciało? Na bogactwo twojej duszy nie liczę, bo jej nie masz. Ponieważ ty mi ją skradłeś. Moja dusza należy do ciebie. Zawsze należała. Spójrz mi w oczy. Proszę mnie puścić i nie zbliżać się do mnie. Jestem tu tylko dlatego, że pracuję dla pani małżonka. Kłamiesz. Jesteś tu wyłącznie z mego powodu. Przywiodło cię tu przeznaczenie. To samo, które mnie popycha ku tobie. Zostaniesz tu, bo tego pragniesz najbardziej. Postaram się, byś został i zostaniesz. Dam ci radę. Trzymaj się ode mnie z daleka. W każdej chwili możesz zostać przyłapana przez męża. Proszę nie zapominać, że jestem tu tylko pracownikiem. Pracownikiem i wielkim przyjacielem. Zawdzięczam ci życie. Co to znaczy? Kiedyś on uratował mi życie, a ja uratowałem mu je dzisiaj.
Nic nie jesteśmy już sobie winni. Como el día de hoy yo se la salvé a él. Ya no estamos en deuda. Ni yo te debo nada a ti, ni tú me debes nada a mí. Nie interesuje mnie już kradzież dzieci. Servando jest teraz zajęty czymś innym. Czym? Nie zapominaj, że jesteśmy razem na dobre i na złe. Jeśli więc zarabiasz pieniądze, musisz się nimi ze mną podzielić. W zamian za co? Jimena znów może być twoja, tak jak pewnej nocy. Tak mówisz, ale ja tego nie pamiętam. Obiecuję ci, że jak podzielisz się ze mną forsą, tym razem będzie inaczej. Za tę forsę mogę mieć jaką zechcę. Nawet kobietę z kasyna. Co ty na to? Nie bój się. Nie odwracaj się, bo zabiję. Słyszałaś? Nie odwracaj się. W ciemności szczęśliwie nie widziałam jego twarzy, więc nie martwię się, że znów go zobaczę. Boże mój. Martwisz się czymś? Nie słyszałam pani. Nie, nic mi nie jest. To dobrze, bo nic nie powinno nas dzielić. Mamy tylko siebie i Felipe. Chodźmy więc z apetytem zjeść obiad, który z takim entuzjazmem przygotowała dla nas Lulu. Bardzo proszę. Co mama zdecydowała w sprawie Arkadia? To on się na ciebie rzucił? Biliśmy się. Zaatakował mnie od tyłu. Gdyby nie Juan, już bym nie żył. Za chwilę porozmawiamy z nim w gabinecie. Chodźmy. Do widzenia, pani. Nie masz już wobec Renato długu. Zatem coraz ci bliżej do mnie, Juanie. Wspaniale pachnie i zapewne jeszcze wyborniej smakuje. Zawsze lubiłam gotować. Myślę, że kiedyś otworzę za oszczędzone tu pieniądze małą gospodę czy restaurację. Powiedz mi prawdę. Martwi cię to, kim jesteś? Dziś poznałam dobrego mężczyznę. Przyniósł mi koszyk z zakupami do samych drzwi. Kiedy okłamałam go, nie mówiąc, kim jestem naprawdę, spojrzał na mnie tak czystym spojrzeniem, że poczułam się inna. Nigdy wcześniej tak się nie czułam. Dlatego nie powiedziałam mu prawdziwego imienia. Wie, że nazywam się Malu. Malu? I że zajmuję się kuchnią. Zawsze byłaś inna. Zawsze miałam nadzieję, że pokocha mnie ktoś dobry i że będę z nim miała dzieci. Myślisz, że tak się kiedyś stanie?
¿Puedo saber? ¿Zdradzi mi panienka swoje imię? ¿Mi nombre? Lu... Bueno, yo me llamo Lu. Malu. Me llamo Malu. ¿Malu? ¿Lu Malu? Nie, Malu. Malu, solo Malu. ¡Remigio! ¡Remigio! ¿Qué pasa? Co się dzieje? Wiesz już? Jan Arkadio rzucił się na pana dziedzica i nowego administratora. Tylko ci, których napadłeś, mogą zdecydować o twoim losie. Chciałem, by Juan usłyszał, że jesteś zwolniony. Wynoś się i niech twoja noga tu więcej nie postanie. Proszę mnie nie wyrzucać. Byłem pijany i nie wiedziałem, co robię. Twój nauk cię nie usprawiedliwia. Przyznaję, że źle zrobiłem, ale czasami tylko okowita potrafi ukoić mój ból. Wie pani o mojej tragedii. Dlatego zlitowała się pani nade mną i wzięła pod swą opiekę. Błagam o łaskę i wybaczenie. To nie moja wina, że życie tak się z nami obeszło. Najpierw żona straciła nasze dziecko, a potem rozum. Mam tylko moją pracę i skromną izbę, w której dzielę łoże z chorą żoną. Litości dla niej. Dokąd ją zabiorę? Jak ją wykarmię? Trzeba było o tym wcześniej pomyśleć. Wynoś się. Zaczekaj. Wiem, jak trudno jest czasem wybaczyć, zwłaszcza taki czyn. Jednak nie powinniśmy wyrzucać tej biednej kobiety na bruk. Jako matka przeżyła najgorsze katusze, straciła dziecko. Może przez to zwariowała i nie panuje nad czynami Arkadia. Dlatego proszę cię o łaskawość dla niego. Po tym, jak próbował mnie zabić, nie chcę tylko, byśmy byli niesprawiedliwi. Dziękuję. Ta kobieta nie ponosi winy za czyny Arkadia. Nie możesz wyrzucić chorej na ulicę. Sam nie wiem. Decyzja należy do ciebie. Znasz tę kobietę? Nie, a ty? Tak. Kiedyś błąkała się po plaży z gorączką. Towarzyszyła jej niema opiekunka. Musiałem wtedy pilnie wyjść i zapomniałem zamknąć drzwi na kłódkę. W każdym razie trafiła do mego domu. Zaopiekowałem się nią i wyleczyłem. Wzbudziła we mnie wiele ciepłych, opiekuńczych uczuć. Niestety następnego dnia zniknęła wraz z tą niemą kobietą. Jednak pozostała w moim sercu i myślach. Proszę, jeśli to możliwe, wybacz jej. Nie możesz jej wyrzucić. Twoje słowa mnie poruszyły. Przemyślę swoją decyzję. Najpierw jednak chcę tę kobietę poznać. Pozwól, że będę ci towarzyszył. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany. Tekst Teresa Włodarczyk. Czytał Jan Czernielewski. Siento que respiro, no hay nada que cambiar.